Witam was serdecznie. Okej, ja sobie kupiłem sobie nóżki nowe. Mam teraz większe obciążenie. Mogę nosić co tam po prostu chcę. Ale były drogie, chyba 300 tysięcy. Więc zobaczymy co tutaj będzie. Mam nową misję. Operacja Wspinacz. 330 się dostanie. This request comes straight from Archibus headquarters. They want you to assist with a mission the corporations are calling Operation Wall Climber. This is V2 Snail, leader of the Vesper Second Squad. I will chair the briefing for this mission. This is an operation of my own design. Consider it a privilege to be called to participate. You will be attacking the Wall, a key trading outpost fortified by the Rubicon Liberation Front. The rabble have formed a defensive line comprised of artillery and MT squads. Break through the line, then make your way to the top of the Wall. There you shall find the Juggernaut, a mobile heavy artillery platform. Destroy it. V4 will also be participating in this mission, infiltrating through a separate route. However, be aware that Balaam has also taken a crack at the Wall, only for their vainglorious hopes to be dashed. Do try not to die like a dog out there. Dobrze. Idziemy. Your objective is to take the Liberation Front Fortress, the Wall. Show them you're worth the credits, 621. No dobra. Była też akurat nowa broń, taka snajperka też. Main system, activating combat mode. Commence mission. We'll start by clearing the way for Archibus. Take out the Gatling cannons protecting the city. No ale może w następnym. Keep an eye out for cover. What the? Coral, abide with Rubicon! Two repair kits remaining. What the fuck? Kurde, muszą mieć zawsze jakąś dupną broń, która mi trzy czwarte życia zabiera, nie? Commence mission. We'll start by clearing the way for Archibus. Take out the Gatling cannons protecting the city, and the Baus tetrapod MT further in. There's heavy fire coming from up top. 61. Keep an eye out for cover. Kurde mole! Masakra! Nie was załatwię. Dobra. W ogóle dostaje obrażenia, czy nie?
Dostał to obrażenia? DGT. Dziś miejski dział maszynowy. Nie, coś tam dostaje. Odczysujemy go. Wow! AP at 50%. Skąd w ogóle na mnie celują? A, tutaj! Czekajcie! Nie mam życia, ale no cóż. Teraz już powinno wszystko dobrze się udać, ale to leczenie, że wiecie, tutaj nie mogłem jakieś leczenie też znaleźć, nie? To jest takie... Jakieś aparatury leczące, czy cholera wie co? Apteczki po prostu, a nie to, no, wiem, że z tym co mamy, ale... Confirmed. You're inside the wall. Be prepared for close quarters combat. Close quarters combat, a ja nie mam życia, nie? Super. Do you read me? This is V4, Rusty. You're fast. Guess you're sharper than they say. I'll have to step up my own game. A numbered Vesper is elite. But remember, even Balaam couldn't crack the wall. Don't count on him too much.
Okej. Nie mam życia. Target is close. No, zobaczymy. Ja potrzebuję lepszą broń. Ja już potrzebuję po prostu lepszą broń. Resupply. No i o to mi chodzi. Ale nie mogę sobie zmienić tutaj. Okej, ale resupply. Kurde, przeżyłem to. Nie mówcie, że tutaj będzie boss. You must be Raven. Szybką broń ma. One of the infamous handler Walter's hounds. O nie, to jest mój ziomek. To jest bossik tutaj. You ready to climb the wall? Okej, muszę go po prostu od tyłu. Finish without you. So much for our decoy. AP at 30%.
Kurde! Nie wierzę, zniszczono. Bo ja akurat robię te uniki z kółkiem, a muszę z kwadratem zrobić. Z kółkiem robię. Tak jak zawsze jest. Kurde mole! No i on się od razu odwraca. Odsuń się! That's the Juggernaut, a heavy mobile cannon. I wouldn't recommend taking it head on. It won't be able to keep up with Steel Haze. I'll distract it while you hit its blind spot. Watch out, it's coming. Kurde, nie ten przycisk. 5 razy nie ten przycisk. Muszę się tak przyzwyczaić do tego. Potem wezmę w ogóle też inną broń! Raven,
I just got an update from Snail at command. We've got enemy reinforcements incoming. If I don't intercept them, we're both toast. I hate to leave you like this, but you'll have to finish without me. He's gone. So much for our decoy. Mogli się odsunąć, nie? I tutaj od razu ten. Kiedy wróg wydaje się niepokonany, prawdę musi zmodyfikować wyposażenia. Tak, ja sobie zmienię też. Montaż. Tutaj na pewno tutaj coś zmienię. Ciebie zostawię na pewno. Tutaj nic innego nie mam. That's the Juggernaut. Heavy mobile cannon. That's the Juggernaut. Heavy mobile cannon. I wouldn't recommend taking it head on. Ed won't be able to keep up with Steel Haze. I'll distract him while you get its blinds on. Watch out. It's coming. Na dół i... One repair kit remaining.
Okay. No repair kits remaining. Kurde! Ja pierdzielę! Ta energia, to latanie tam. No już lepiej idzie, ale... Boże! Złapać go w idealnym momencie. Ach, miałem broń sobie też zmienić. Taking it head on. It won't be able to keep up with Steel Haze. I'll distract it while you hit its blind spot. That's the stuff. Walter knows how to pick them. No idź do góry! Idź do góry! Nawet nie wiem, gdzie on jest! Kamera nie nadąża. Ach. Kamera nie nadąża. Wow. No i nacisnęłem, żeby się leczył. Nie. Pod koniec straszny się zrobi taki... Nie mogę na niego skoczyć. Nie mogę po prostu na niego skoczyć. That's the Juggernaut, the heavy mobile cannon. I wouldn't recommend taking it head on. It won't be able to keep up with Steel Haze. I'll distract it while you hit its blind spot. Ładuj się! Mam go! Wow! Na dziko tutaj! Rzucić trzeba te! Uuu!
Operation Wall Climber is a success. That pilot, Rusty, it seems he knew who you really are. It won't matter. I've taken that contingency into account. Wow. Wow, wypłacono 350 tysięcy. One new message. We're war buddies now. I think I should tell you something. During Operation Wall Climber, Archibus was planning to sacrifice you. The plan was to use independent mercenaries to clear the way so that the Vespers could step in and take over. But instead, you took the wall. The higher-ups are going to remember you now, that's for sure. As will I. Dobra. Są nowe części też. Ulala. Co mamy w ogóle w sklepie? Co to jest za broń? Ma bardzo mało amunicji, tylko 90. To każdy musi trafić. Ma 78, ale jakie obrażenie on zadaje. Nie. Kupiłem. A drugą broń to, no ja chcę cały czas mieć swoją tą. Swój mele. Ja mele nie zmienię. Ciebie tu mamy. Kamikaze. Idą do góry. Ja potem muszę sobie nowy pancerz kupić. I na co będę zbierał. Popatrzcie na to. Na ten. Ten sobie kupię. A ręce... 200 tysięcy mogę sobie teraz kupić. Kupię sobie. A, jeszcze coś, jeszcze były nowe? To są te same. Nogi, o! 4. I mamy czołga. Uwaga. Obciążenie energetyczne. Prędkość napędu jest mniejsza o wiele. Stabilizacja orientacji. To jest tank. Pomyślę. Kim, czym ty jesteś? Generator prądu. O kurczę, generator prądu sobie kupię po tym. 416. Ładowanie energii mniej, ale... Albo ten. Pojemność energii... 170 koła. Okej. Okay. Projekty... Montaż. Ciebie. I... Ręce nowe, nie? Ciebie.
Mam nowy wypad. Misja. Dobrze, ale na tym zakończę ten odcinek. W następnym śmigam oczywiście dalej. To trzymajcie się i do zobaczenia.